witajcie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Sami Max. Gdzie teraz, Sam? Hej! Nikt nie zatrzyma Golcu! Za tymi szczurami. Nigdy nas nie złapiecie! Nikt nie zatrzyma Golcu! Mam za kierownicę, przyjacielu. Już myślałem, że nigdy nie poprosisz! Sam, ustrzel ich! Próbuję, ale mają dobry refleks. Nikt nie zatrzyma Golcu! Hej, pianka do golenia! W porządku. Trzymaj się, przyjaciel. Mamusiu! Gdzie teraz, Sam? Do studia telewizyjnego. W dechę! Jesteśmy. Oto stacja telewizyjna z programami za starymi na współczesne, zbyt nowymi na retro, ale wystarczająco naśladowczymi, by zachować popularność. TV0. Telewizja tak ogłupiająca, że nic, tylko oglądać. Podejrzanie tu cicho. Tajemniczo cicho. No to znajdźmy tę całą Elę i wbijmy jej do głowy trochę zdrowego rozsądku. Nieważne, czy go jej wbijemy, czy wybijemy. Ważne, żeby było bicie. Rozbrajasz mnie, przyjacielu. Odsuń się swobodnie, ubrana inspicjentko. Jesteśmy Sami Max, policja ochotnicza. Przybyliśmy wyrwać biednych zakładników ze szponów! Chwila, tutaj dam przerwę. Po pierwsze, nie jestem inspicjentką. Jestem panią reżyser. Panią reżyser! Mogłaby pani... Po drugie... Już zakończył się casting na stukniętych, rozbrykanych w tańcu zwierzęcych gliniarzy. Nie, nie, my nie jesteśmy aktorami. To się akurat zgadza. W życiu nie widziałam słabszego aktorstwa. I żeby było jasne, wiem, kto to Rysio z klanu. Sam, moją urażoną miłość własną chyba trzeba połechtać. Nie patrz tak na mnie. Następny! Kto jest następny? Chyba pani nie rozumie. Jesteśmy wysoce niewykwalifikowanymi policjantami. Czapki z głów za poświęcenie, ale ja nie kupuję tego odgrywania policjantów. Czuję się zdeprecjonowany. Szukamy Eli Drzazgi, ukochanej krytykantki. Nie wspominaj o niej w mojej obecności. O kim? O Eli czy o Drzazdze? Ani o tej, ani o tej. Co pani przeszkadza w Eli? Powiedzmy, że istnieją pewne różnice twórcze. Ja jestem twórcza, a ona nie. Przepraszam, o co pytałeś? O panią i Elę. Skąd ta nienawiść? Ela prowadzi swój program po swojemu, a ja prowadzę wszystkie inne programy po mojemu. Jeśli mnie nie potrzebuje, wisi mi to. Chyba nie może to pani mniej obchodzić. Jeśli może mniej obchodzić, to znaczy, że obchodzi, co chyba... Ja też miałam rację. Może mi to wisieć, bo jeszcze bardziej mi wisi to, co teraz mówisz. O, ale ci powiedziała! Zamilcz, zdrajco. A co pani tu w ogóle robi? Co ja tu robię? Prowadzę casting do miejskich konwojów. A co wy tu robicie? Miejscy konwoje? Zjechany przez krytykę, acz uwielbiony przez publika sitcom o dwóch rancherach układających sobie życie na Manhattanie? Trafnie ujęte. Szuka pani statystów? Nie, szukam gwiazd. Dwaj główni bohaterowie poszli kilka dni temu do Eli i nie dają znaku życia. Natychmiast potrzebuję zastępstwa.
Sam słyszałeś? Jeśli dobrze nam pójdzie jedno nędzne przesłuchanie, czeka nas serialowe gwiazdorstwo! Błyskawiczna sława z byle powodu. To rzeczywiście amerykański sen. Interesuje nas obiecane błyskawiczne gwiazdorstwo. Wy chcecie wziąć udział w castingu? Gdyby był tu ktokolwiek inny, powiedziałabym nie, ale zgadzam się. W porządku! Co mamy robić? Poproszę was o odegranie scenki z Lessie. Mam nadzieję, że znacie tę historię. Nie przepadam za horrorami. Trochę zmienimy historię. Lessie wraca do domu z wścieklizną, chłopiec musi ją zastrzelić. Max, chcę, żebyś był chłopcem. Tak, chłopcem! To bardzo do mnie pasuje. Sam, ty będziesz psem. Dobra, Sam, jesteś gotów? Zachowuj się, jakbyś miał pełnoobjawową wściekliznę. Jasne? Co mną kieruje? Jesteś chorym psem, no! Pokaż wściekliznę! Nie, wczuj się! Powinieneś wręcz poczuć pianę z pyska. Genialnie! To się nazywa wścieklizna! Dziękuję, dziękuję. Po pierwsze, chciałbym podziękować osobom, cisza! Które... W porządku, Max. Właśnie do ciebie dotarło, że twój pies jest jedną nogą w grobie. Będziesz musiał mu pomóc dla dobra społeczeństwa. Naprawdę? Jesteś smutny, przybity, pogrążony w żalu. No! Pokaż emocje! To mają być emocje? Nawet Ela okazuje więcej emocji, a naszpikowano ją krajowymi zapasami botoksu. Żal! Pokaż żal! Doskonale. Teraz nadszedł wzruszający moment. Mimo wszechogarniającego żalu, musisz skrócić cierpienia ukochanej towarzyszki. Dobrze. O-o. Wariacie, co za bies w ciebie wstąpił, że to zrobiłeś? Demoniczna siła zwana aktorstwem, Sam. Musisz kiedyś spróbować. Dobrze, że do kapelusz przeciwnie. I nam w głowie zaforu. Witam ponownie. Tak? Przepraszam, może pani powtórzyć, gdzie nagrywamy sitcom? Aktorzy! Za drzwiami po prawej. Zbierajcie się. Do zobaczenia. Skończmy tę rozmowę. W porządku, ustawmy scenografię. Gwiazdy będą tu lada chwila. Zapomniałam, że ekipa pracuje u Eli. Durno spasione bez talencie. Nie była pani... Sądzę, że właśnie zaprzeczyła prawom fizyki. Przepraszam, zdziwilibyście się, ile razy dziennie muszę to robić. Żyjemy tu w szalonym tempie. To nam zupełnie nie przeszkadza. Sam i Max, wytrawni zawodowi aktorzy, meldują się na posterunku. Sam powiedziałeś na postronku. Wiedziałam, że nadajecie się do tego programu. Tak, a propos, mogłaby pani nam go opisać? Dobrze, już mówię. W miejskich kombojach gracie dwójkę rancherów, którzy próbują hodować stado krów w mieszkaniu na Manhattanie. Wujek Zygmunt to robił, tyle że ze świniami. I nie w mieszkaniu. Widzę tylko jedną krowę. To niewielkie stado, borykacie się z problemami, jasne? Jasne. Właściciel domu, pan Pierzak, prowadzi politykę zero tolerancji dla krów. Piekielnie niedogodne. Zaczynam pojmować, w czym tkwi ów dowcip. Tak, Pierzak często wparowuje bez zapowiedzi, a wy staracie się ukryć fakt, że trzymacie w mieszkaniu krowę. Dużo gagów i zazwyczaj kończy się czymś obrzydliwym. Proste? Świetnie. Gdzie scenariusz? Jest drobny szkopuł. Krowa zjadła większość scenariusza, więc musicie improwizować. Improwizować? Tak. Wymyślać teksty na poczekaniu. Biorąc pod uwagę nasz tryb życia, sądzę, że damy sobie radę. Nie martwcie się. Będziecie pracować z Hilarym Roztropkiem, który gra Pierzaka. To genialny aktor z klasycznym wykształceniem. Teatr Globe i te sprawy. Podrzućcie jakiś śmieszny pomysł, a on go pociągnie. W porządku. Coś jeszcze? Jeszcze jedno. Udało nam się uratować jedną kwestię ze scenariusza i bardzo nam zależy, żebyście ją wykorzystali, bo to reklama sponsora. Jeden z was będzie musiał ją powiedzieć. Ja chcę! Dobrze, Max, masz powiedzieć. Lepiej kup pastę pełną gębą. Już mi się to podoba.
Już bardziej gotowi nie będziemy. Zacznijmy nagrywanie. Dobra, pamiętajcie. Właściciel czeka przy drzwiach, a wy nie chcecie, żeby się dowiedział, że trzymacie tu krowę. Gotowi? Akcja! Otwierać! Wiem, że ukrywacie krowę! Niech nastanie światłość. Ej! Otwierać! Chwila, moment, panie pierzak. Otwierać! Wiem, że ukrywacie krowę! Ej! No proszę, dusza towarzystwa. Ha! Wiem, że trzymacie tu... No, 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 chłopcy, a kimże jest wasz gość? To francuski szef kuchni, którego zatrudniliśmy, żeby zaspokoił nasz niezrozumiały apetyt na omlety i kaszkę w pomarańczy. I żabie łódka. Najbardziej lubię ekstra chrupiące. Oho, francuski szef kuchni, tak? Uwielbiam grzanki francuskie i kluski francuskie. Kiedyś byłem w stolicy Francji, w czasach, gdy służyłem w wojsku. Matko, kto to tu zostawił? Zaraz, zaraz! Co to? Przepraszam, co mówiłeś? Powiedział Mugu Gai Pen. To francuskie danie, które nasz kucharz właśnie przygotował. Oho, wspaniale! Chętnie skosztuję. Gdzie talerz? Nie mogę się pozbyć uczucia, że coś tu jest bardzo nie tak. Aha! Ciekawe! Można tak to ująć. Skąd znam ten smak? Czy to koper włoski? Raczej wiechlina z Kentucky. To mumu coś tam naprawdę mi smakuje. Jak to się nazywa po naszemu? Krowi placek! Naprawdę? To ciekawe, brzmi zupełnie jak... Teraz. Lepiej kup pastę pełną gębą. Zbliżenie i cięcie. Komediowe Mistrzostwo Świata. Krajowa Rada będzie zachwycona. Oczywiście, że tak. Będę w garderobie. Moja muza musi odsapnąć przynajmniej przez godzinę. Dobra robota, panowie. Oto nagranie. Dzięki. Wracamy do poprzedniej dekoracji. O co chodzi z tym programem? Nie patrzymy, co pichcimy? To program kulinarny dla lubiących szybką jazdę kawalerów, którzy nigdy nie byli w sklepie spożywczym. Dużo ludzi go ogląda? Zdziwiłbyś się. A gdzie prowadzący? Ogląda program Ela? Jako jeden z niewielu, nie. Zatruł się podczas kręcenia programu w zeszłym tygodniu, dokładnie w trakcie. Było strasznie? Tak. A program niestety jest na żywo. Dostaniemy kasetę z nagraniem? Z tego programu? Nie, on jest na żywo, nie nagrywamy go. Jak się pani udaje teleportować i być wszędzie przed nami? Tajemnica zawodowa, złociutki. Jak wam się udaje utrzymać tu taki porządek? Pomaga brak czegokolwiek przypominającego jedzenie. Do zobaczenia. Możliwe.
Witamy w Nie patrzymy, co pichcimy. Programie kulinarnym dla kawalerów. Żadnych warzyw, owoców ani zdrowych składników. W programie przypadkowo wybieramy dodatki oraz ledwo jadalne przedmioty i w parę minut tworzymy z nich potrawę. W tym tygodniu zamiast Kamila Omasty wystąpią ci panowie. No, zaczynajcie! Witam w programie. Dzięki, Sam! Wspaniale tu być! Nie ciebie, głupku. Publiczność. A, witajcie, pełni uwielbienia fani. Pamiętajcie, oglądacie mnie w telewizji tylko dlatego, że jestem lepszy od was. Mamy ręce pełne gotowania, więc bierzmy się do pracy. Co dziś przyrządzimy? Dziś upieczemy tort. Obejrzyjmy półeczkę ze składnikami i dodajmy przyprawy do kubła. Sam, to zdecydowanie jest kocioł. Max, ty się skup na jedzeniu, dobrze? Pamiętajcie, żeby dodać czerwony barwnik. Bez choćby niewielkiego ryzyka złośliwego nowotworu, nie będzie to prawdziwa kuchnia kawalerska. Garść frytek z bawoła? Nie może ich być za wiele. I oczywiście przyda się odrobina żelu do włosów. Kawalerowie, nie martwcie się. O ile będziecie go używać tylko do gotowania, nikt wam nie zarzuci, że jesteście metro. Nie więcej niż kilka płatków uranu? Świetnie pasuje do płatków kukurydzianych. Trzeba wkruszyć trochę suszonych nerek dingo. Dalej, kawalerowie! Przecież je macie! Poszukajcie pod poduszkami na sofie. Opiekamy to, Sam? Zgadza się, przyjacielu. Wsadzamy do piekarnika i dzięki magii czasowej programu kulinarnego wspaniały, przepyszny tort w sam raz, żeby się objeść samemu lub podzielić z przyjaciółmi. O rany! Zabierzmy to! To by było na tyle, więc zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i oglądania. Do zobaczenia, cześć!